Po pierwsze, gratulacje z powodu zwycięstwa i awansu do 1/8 finału. Dziękujemy bardzo. To był dla nas bardzo trudny mecz. Dobrze, że go wygrałyśmy i teraz możemy sobie gratulować. Dziękujemy. No to właśnie był dla Was dość trudny mecz, zakończony w pięciu setach. Po raz kolejny mieliście problemy z przyjęciem zagrywki. Ty co prawda nie przyjmujesz, ale gdzieś to też wpływa na Twoją grę, gdyż często dostajesz sytuacyjne piłki. Mimo wszystko radziłaś sobie dzisiaj z nimi całkiem dobrze. Znaczy w pierwszym secie, nie chciałabym do tego wracać, jak najszybciej zapomnieć, ale w pierwszym secie było różnie, całe szczęście później się odnalazłam. Także no teraz możemy już tylko się cieszyć. Generalnie myślę, że jesteśmy na tyle silnym zespołem, że potrafiłyśmy się z tego podnieść i z tego musimy się cieszyć i wyciągać wnioski, żeby unikać takich sytuacji. Z tego co wiadomo, w następnej rundzie gracie ponownie z rumuńskim zespołem, teraz liderem tamtejszej ligi. Jak się zapatrujesz na tą rywalizację? Znaczy nie, powiem szczerze, że to są pierwsze moje występy takie międzynarodowe, klubowe, także ja naprawdę nie znam tych zespołów. Oczywiście my jako zespół myślę, że nie spuścimy głów i one są pierwsze w swojej lidze i tak dalej. Także myślę, że pojedziemy tam i będziemy walczyć, żeby wrócić tutaj i dokończyć po prostu i awansować dalej. Teraz przed Wami w lidze bardzo trudny mecz na wyjeździe z Muszyną, która jest rozpędzona i właściwie pokonuje wszystkich, a przydałoby się coś tam im urwać, gdyż to czwarte miejsce, które zapewnia start w Pucharze Polski od ćwierćfinału, jest całkiem niedaleko. Dokładnie, także dzisiaj jesteśmy po meczu pięciosetowym kolejnym i od jutra znowu przychodzimy na salę i po prostu jesteśmy myślami tylko z Muszyną i jak najszybciej musimy się zregenerować, także wszystko przed nami i liczę na to, że zaliczymy bardzo udany występ w Muszynie. Dziękuję bardzo, powodzenia. Pozdrawiam Dominikę Sobolską.